kabaretowe numery i klimaty. Motto. Tak jest wszędzie i tego też trzymać się godzi. Na kabaret najchętniej publika przychodzi. Marian Chemar. Qui pro quo. Kochana stara Buda, teatr qui pro quo. Taki tytuł nosi książka, która niebawem ukaże się w księgarniach, a autorem tej książki jest nasz kolega redakcyjny Tomasz Mościcki. Dzień dobry, witam panie, witam państwa. Książka jest nowa, ale tak naprawdę jest bardzo stara. Jej pomysł pojawił się lat temu 20 na zajęciach u profesora Zbigniewa Raszewskiego. Zresztą właśnie dedykowana. Dedykowana pamięci profesora Zbigniewa Raszewskiego, ponieważ to była książka, która na początku była pracą magisterską. Profesor zlecił mi przebadanie sprawy teatru qui pro quo, ponieważ Raszewskiego w ogóle bardzo interesował ten tak zwany teatr drugiego nurtu. Możemy zapewnić państwa, że jest w niej wiele zdjęć, są też ciekawe dokumenty, oczywiście ksero. Ja mam tutaj przed sobą zaraz na pierwszych stronach owej książki zamieszczone zaproszenie. Teatr qui pro quo, Galeria Luksemburg, telefon 217-82, Warszawa dnia. Niestety. Nie ma, telefon też nieaktualny niestety już. 1920. Ale 20 który? Ileś. Nie wiadomo. Dlaczego? Wiadomo. To jest dość ciekawa rzecz. To zaproszenie, to jest prawdopodobnie zaproszenie na wolne miejsce, które ktoś zostawił. Ta kartka, to się tak nazywało, to był symbol towarzyskiego statusu. Jak się miało kartkę i wchodziło się za kartką, no to oznaczało, że jest się z lepszego towarzystwa, że jest się za pan brat z teatrem qui pro quo. Złota legenda dwudziestolecia międzywojennego. Kabaret qui pro quo. Kabaret czy teatr? Właśnie, ja od razu protestuję. To chyba jednak nie był kabaret, dlatego że to, co pokazywano w qui pro quo od kwietnia 1919 roku do czerwca 1931, czyli przez te 12 lat istnienia teatru, moim zdaniem nie wyczerpuje dostatecznie, tak jak powiedzieli prawnicy, znamion tego, co nazywa się kabaretem. Bo co my uznajemy za kabaret? Co sobie wyobrażamy, że jest kabaretem? Że to jest tak, zadymiona sala, chętnie kawiarniana, z malusieńką estradką, z bardzo skromnym akompaniamentem, z minimalną ilością dekoracji, coś niesłychanie intymnego, coś kameralnego. Tak, coś takiego, co pozwala na kontakt taki, no wręcz na dotknięcie ręki z wykonawcami. Otóż qui pro quo... To była elegancka sala. Tak, to była prawdziwa teatralna sala. Tak, zresztą potem, po likwidacji qui pro quo, ona była wykorzystywana jako teatr, między innymi przez Adwentowicza. Czyli mamy do czynienia z prawdziwą salą teatralną. Natomiast jeżeli już damy sobie spokój z architekturą i przejdziemy do programu. Do samego programu, no to oczywiście jakieś tam elementy kabaretu w tym są. Dlatego, że no, jest konferansjer, są gwiazdy. Jak najbardziej. Są szlagiery. Tak, no piosenka, skecze, blackouty, tak. Prawda? No, dobrze, no to właśnie jest cechą kabaretu. Ale co zrobimy na przykład z tym, że w qui pro quo na samym początku wystawia się operetki, wystawia się jednoaktówki, raz nawet wystawia się pełnoaktową sztukę. No dobrze, więc qui pro quo, teatr w podziemiach i powiedzmy jeszcze ulica Senatorska 29, bo to bardzo istotne. Tak, adres, który dziś istnieje na terenie posesji Senatorska 29, dziś znajduje się budynek, ale jest to budynek zupełnie inny, wzniesiony w 1950 roku, częściowo posadowiony na fundamentach poprzedniego gmachu, który tam stał, czyli słynnej Galerii Luksemburga, którą zaczęto wznosić w 1907 roku. Zakończono jej budowę około 1910. Wiadomo, że w 1910 już pojawiają się zdjęcia Galerii Luksemburga i artykuły relacjonujące z wielkim zachwytem, z wielkim zainteresowaniem cuda, które w tej galerii się znajdowały. To było takie miejsce, które było planowane przez Maksymiliana Luksemburga, czyli kamienicznika, który tę galerię pobudował, jako taki niesłychanie elegancki punkt warszawskiego city. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to miała być taka galeria handlowa, a także centrum rozrywki. A kto wymyślił, że tam również może sukcesy odnosić teatro, kabaret qui pro quo? To jest bardzo trudno powiedzieć. To znaczy na samym początku, ponieważ przypominam, to jest 1910 rok, a qui pro quo to jest 1919, nikt nie myślał o tym, że w tym miejscu, w tej piwnicy, w prawej piwnicy,
będzie się znajdowała teatralna sala. Jest taka legenda związana z qui pro quo, z powstaniem tego teatru, że zbudowano tę przestrzeń teatralną w czymś, co się zupełnie nie nadawało do bycia teatrem, to znaczy w miejscu po tak zwanym skatingu, inaczej w rotnisku, tak jak to się wtedy mówiło. To jest oczywiście prawda, że ten teatr powstał na miejscu tego skatingu, ale można właściwie dzisiaj po znalezieniu przeze mnie pewnego dokumentu włożyć między bajki legendę, że ten teatr zbudowano od podstaw. Nieprawda. Tam już znajdowała się teatralna sala, niewielka, ale za to z kompletem dekoracji, z kompletem świateł, ze wszystkim właściwie, czyli tam można było grać. Skąd my to wiemy? Otóż w jednej z ksiąg notarialnych udało mi się znaleźć coś takiego, co się można by powiedzieć, że oczywiście to jest akt wynajmu tej sali, ale także protokół zdawczo-odbiorczy. Co znajdowało się w tym miejscu, które przejęło trzech panów, to znaczy Isidor Weissblatt, który raz się właściwie tylko pojawia w historii qui pro quo, Bolesław albo Leszek Przyłuski oraz Tadeusz Sobocki, architekt. To było trzech pierwszych właścicieli qui pro quo. Przypomnijmy tę datę, 4 kwietnia 1919 roku. Qui pro quo w samych początkach swojej działalności właściwie nie odbiegało od tego, co pokazywały inne teatrzyki, które działały w tamtym czasie. To znaczy i Sfinx, i Miraż, i Argus. Czyli tych teatrzyków, które działały w momencie, kiedy qui pro quo zakładano. I co ciekawe, w składzie tych teatrów spotkamy nazwiska ludzi, którzy potem znaleźli się w zespole qui pro quo. W Argusie Jerzy Boczkowski, który od samego początku był kierownikiem artystycznym tego teatru. Nie był właścicielem. No i powiedzmy najdłużej był dyrektorem. Był najdłużej dyrektorem od 1922 roku wraz z Sewerynem Majdę i był właściwie w tym momencie już właścicielem wraz z Majdem. Było dwóch właścicieli. Z innych teatrów poprzechodzili inni aktorzy, no bo znajdziemy także przecież w zespole qui pro quo tym pierwszym kogoś, kogo pewnie byśmy się nie spodziewali, to znaczy samego Stefana Jaracza, który reżyserował tam sceny o charakterze dramatycznym. A kto wymyślił tę nazwę? Jest taka legenda związana z tą nazwą. Otóż Tadeusz Witlin w swojej książce o Hance Ordonównie mówi, że wymyślił tę nazwę przypadkiem zupełnie Konrad Tom, który wszedł w tę niby pustą piwnicę. Wiadomo, że ona już nie była pusta, że był teatr. I że to, co zauważył, nie powiedział, że to jest w ogóle qui pro quo, żeby tam był teatr. No, ale też znalazłam wytłumaczenie, że to była nazwa jednego z numerów. Tak, z pierwszego, tak. Masz rację, oczywiście. To był pierwszy numer, który zagrano tego 4 kwietnia 1919 roku. Była to jednoaktówka Kazimierza Dunin-Markiewicza. Nie znamy jej tekstu, bo tekst zaginął. I nazywała się po prostu qui pro quo. Mówi Józef Galewski, dekorator teatru qui pro quo, od samego początku jego działalności, że wyszedł przed kurtynę Józef Urstein, który tego inauguracyjnego wieczoru pełnił obowiązki konferansjera i powiedział, proszę państwa, to jest teatr, który od dziś nazywa się qui pro quo. Po czym odegrano tę jednoaktówkę, podobno bardzo ona się podobała. Autor kłaniał się z loży. I teatr jak na tamte czasy, teatr kabaret, niezwykłe zjawisko, istniał aż 12 lat. Przy czym wiadomo, że scenki powstawały, znikały, plajtowały następne, a tu jest coś niezwykłego. Rzeczywiście 12 lat w tamtym okresie to był swoisty rekord. Zważywszy na to, że scenki tego rodzaju zaczynały swój żywot i kończyły go często, nie wiem, po 3-4 miesiącach. Czasami to trwało, tak jak w wypadku, powiedzmy, Mirażu, około 4 lat. 12 lat to jest swoisty rekord. Warto się zastanowić, dlaczego. Czy to sukces dyrektorów, czy aktorów? Ja myślę, że to był sukces, który ja bym określił jako pospólny. To znaczy, to był oczywiście sukces dyrekcji, która umiała ten teatr przeprowadzić przez naprawdę rozliczne meandry. Wiele przeszkód i wiele burz, których los temu teatrowi nie szczędził. To był także jednak zespół ludzi, którzy z tym teatrem współpracowali na stałe. To przecież to jest Tuwim od samego właściwie początku piszący dla tego teatru. To jest Konrad Tom, który prawie ciągle w tym teatrze jest, z krótkimi przerwami. To jest później Marian Chemar, czyli ta rzeczywiście czołówka polskiej rozrywki tamtego czasu. Bo kiedy myśli się o qui pro quo i o tym, czym to było, to też trzeba uświadomić sobie, czym takie teatry były w dwudziestoleciu międzywojennym. My rozmawiamy przecież o zjawisku, również i o społeczeństwie, którego dziś nie ma. Ci ludzie, którzy chodzili do qui pro quo, to była również publiczność, która chodziła na przedstawienia Leona Schillera. To była ta sama publiczność, która chodziła do teatru
polskiego, czyli to była ta światła, wykształcona część polskiego społeczeństwa. To była po prostu polska inteligencja. We wspomnieniach Kazimierza Krukowskiego znalazłam określenie, że teatr ten zawdzięczał swój sukces młodości. Młodości aktorów, młodości autorów. Wszyscy byli przed trzydziestką. No z wyjątkiem Jaroszego, no i Boczkowskiego, który jak na tamten zespół rzeczywiście był człowiekiem już. Mówię o zespole aktorskim, o zespole gwiazd, które się tam lęgły. Oczywiście oni byli wszyscy młodzi, piękni, wspaniali i tak dalej, ale musiał być jednak jakiś czynnik spajający, cementujący ten cały młody zespół. Ja myślę, że to była jednak bardzo mądra dyrekcja Jerzego Boczkowskiego, który przez 12 lat swojego dyrektorowania niesłychanie pilnował pewnego poziomu repertuaru, żeby to nie schodziło do poziomu rozrywki niegodziwej. Tworzyli. No ale też bardzo ciężka praca artystów, dyscyplina, która tam panowała. No tam rzeczywiście pracowano morderczo. Przypomnijmy, to są dwa spektakle każdego wieczoru. Przedstawienie trwało około 1,5 godziny. Proszę Państwa, to są 3 mordercze godziny poprzedzone poranną pracą od godziny 10 rano, bo próby się zaczynały od 10 i trwały do 14 do 15. Dwa programy, dwa spektakle każdego dnia i w sumie 136 programów udokumentowanych. Tak. Tak, to znaczy wiemy mniej więcej, udało mi się swego czasu ustalić, co w tym teatrze mniej więcej grano, co też pokazuje bardzo interesującą ewolucję tej małej formy. Właśnie od bardzo archaicznego teatru grającego właśnie jeszcze operetki, jakieś jednoaktówki i tak dalej, aż do rewii o bardzo określonym porządku, prawda, o półfinale, o finale, o mniej więcej 16 numerach. To wszystko w pewnym momencie zyskało swoją formę. Ja to nazwałem taką właśnie nadwiślańską rewią. No to się stało w ciągu tych 12 lat. No i bardzo, powiedzmy bardzo szybko ta ewolucja nadeszła. O tych gwiazdach, jak one były zdobywane. Andrzej Włast gwiazdy do swojego morskiego oka pozyskiwał w ten sposób, że podkupywał sprawdzone nazwiska. Czy Zulę Pogorzelską, czy Konrada Toma, czasem nawet Fryderyka Jaroszego, legendarnego konferansjera teatru Kwi Pro Quo. Boczkowski robił zupełnie inaczej. On mówił, że nasz teatr jest awangardą i my jesteśmy zawsze jako pierwsi i chcemy mieć jako pierwsi najciekawsze rzeczy. Po nas będą kopiować. Stąd też bardzo wielu aktorów swoją wielką sceniczną karierę rozpoczęło na deskach Kwi Pro Quo. To był Michał Znicz, który na przykład grywał w małych teatrzykach, ale w Kwi Pro Quo zdobył ostrogi rasowego, dramatycznego aktora. Również Hanka komika. Ordonówna. Hanka Ordonówna, która zanim została zaangażowana do teatru Kwi Pro Quo, śpiewała w Mirażu, Sfinksie, tam straciła głos, błąkała się przez pewien czas po prowincji, aż w 1923 roku znalazła się na scenie Kwi Pro Quo. W 1924 roku Jaroszy, który przyjechał do Warszawy, rozpoznał natychmiast w niej ogromne możliwości, że to jest materiał na bardzo wybitną aktorkę, mimo rozlicznych wad głosu, które miała, bo przecież ona, tak jak mówił Tom, który jej nie lubił, ona śpiewała kilkoma głosami naraz. Zresztą znamy to przecież bardzo dobrze. Mira Zimińska w 1920 roku wystąpiła w takim bardzo ważnym programie Kwi Pro Quo, pokazanym pod koniec sierpnia 1920, nazywał się W godzinie cudu. I to była rewia dana dla uczczenia Wiktorii pod Radzyminem. Więc Mira Zimińska w ten sposób wpisała się w historię nowoczesnego polskiego państwa. Bardzo było wielu tych artystów, którzy właśnie od tej scenki zaczynali swoją wspaniałą, wielką karierę. Była Zofia Terne na przykład, Stefania Górska, Eugeniusz Bodo, tak, który przedtem oczywiście grywał, ale swoją popularność ugruntował tutaj. Tam narodził się Lopek. Tam się narodził Lopek. Kazimierz Krukowski. Tak, oczywiście. Tworzył postać Lopka. Tak, który to znowu Kazimierz Krukowski tak przez 2 lata błąkał się po tym teatrze bez właściwego repertuaru, bo przecież on był tenorem lirycznym i to była jego wielka ambicja, żeby śpiewać przede wszystkim w operetce albo w operze. Jak się dostał Lopek Krukowski do teatru? Otóż on był krewnym Tuwima, który go polecił, ale tak nie za bardzo było wiadomo, co z nim zrobić. Tak właśnie, jak to wspominał Galewski, no tak krążył ten Lopek po tym teatrze. Jedna z najsłynniejszych piosenek Lopka Krukowskiego. Z tych, którzy w Kwi Pro Quo zaczęli, to był także przecież Adolf Dymsza. Proszę Państwa, tych ludzi było rzeczywiście bardzo wielu, właściwie do samego końca istnienia tego teatru. Także jeżeli pytacie mnie, skąd się brał ten fenomen tych 12
nieprzerwanych właściwie lat, również i z tego, że ten teatr przez cały czas zaskakiwał ludzi czymś nowym. Nie pozwalał sobie nigdy na skostnienie. A choreografia? Kto robił tam choreografię? Och, to jest coś zupełnie niebywałego, dlatego że dla tego teatru pracowali rzeczywiście najwybitniejsi choreografowie dwudziestolecia międzywojennego. Tacjanna Wysocka, zespół Tacjanny Wysockiej, baletowy. To też zjawisko. Tak, to było rzeczywiście odkrycie i to było coś zupełnie niebywałego na tym warszawskim gruncie, dlatego że nagle się okazało, że do rozrywkowego, stricte rozrywkowego teatru można wnieść i włączyć w ten teatr elementy sztuki bardzo wysokiej, to znaczy klasycznego tańca i tańca wyzwolonego, bo przecież mówiono o qui pro quo w momencie, kiedy Tacjanna weszła ze swoim baletem Tacjanny Wysockiej, który występował na tej scenie także jako balet Tacjanny Wysockiej, a w numerach o rozrywkowym charakterze nazywał się Tacjan Girls, więc była taka podwójność. Otóż mówiono, że dzięki temu baletowi qui pro quo stało się pierwszą w Warszawie placówką tańca wyzwolonego. No proszę Państwa, jeżeli przypomnimy sobie, co to był taniec wyzwolony na początku naszego wieku, no to trudno o większy komplement. Więc to jest także wkład Jerzego Boczkowskiego w historię warszawskiej rozrywki. I to znowu pokazuje, że to nie jednak, no trudno powiedzieć, że to był do końca kabaret. To był jednak teatr. Teatr pełną gębą. Stefcia Górska też startowała jako... jako jedna z Tacjanek. Tak, nawet jest jej tekst bardzo śmieszny. Ja jestem czwarta z lewej strony, dwa kroki naprzód, jeden wstecz, piruet, szpagat i numer skończony. Proszę spróbować, proszę... to nie trudna rzecz. Tak. Tak. Stefcia Górska bardzo zresztą szybko się pojawiła, nie tylko jako tancerka, ale jako piosenkarka. I to właściwie już od pierwszych występów baletu Tacjanny Wysockiej, czy też Tacjan Girls. Przypomnijmy, że też Stefcia Górska była także kompozytorką jednego z najbardziej znanych polskich tang. To znaczy Nasza jest noc. To jest jeden z tych szlagierów teatru qui pro quo, który wszedł na stałe do krwioobiegu polskiej kultury, bo przecież do dzisiaj ta melodia funkcjonuje. Nawet powiedzenie Nasza jest noc weszło do potocznej polszczyzny. Inne szlagiery? Oj, bardzo dużo było tego. Przecież tak, Gdy Petersburski razem z Goldem gra. Bardzo znana piosenka. Księżyca Tahiti. Całuję twoją dłoń, madame. Oczywiście, które śpiewał Konrad Tom i Tacjanna Wysocka zapisała w swoich wspomnieniach, jak to zostało zaaranżowane. Tom siedział na fotelu, obok niego przepływały w bardzo pięknych pozach tancerki, więc jak się można domyślać, to miało bardzo wiele również uroku wizualnego. To są piosenki Hanki Ordonowny, prawda? Między innymi jedna z moich ulubionych z teatru qui pro quo, czy Jakieś małe nic. Mam chłopczyka na Kopernika. To także przecież jest szlagier teatru qui pro quo. Piosenki Miry Zimińskiej, również te utrwalone na właściwie jedynej płycie, którą Zimińska nagrała po wojnie. Więc tego jest bardzo dużo. Znowu przypomnijmy sobie 136 numerów i właściwie prawie w każdym była jakaś melodia, którą potem podchwytywała Warszawa i którą nucono. Takie zresztą było ich zadanie. Wspomina Władysław Olkusznik. Nagranie z lat 60. Mnie się udało kiedyś Jaroszego pocieszyć w kłopocie, który miał. W każdym razie doprowadziłem go do doskonałego humoru. I wtedy on mi ułożył ładnego kujawiaczka, no to zresztą to zrobił dla reklamy dla mnie. Tak to mniej więcej było, że wszelka troska, smutek znika, kiedy spotkasz Olkusznika. Później Jarosz wpadł na pomysł, żeby wykorzystując tą moją harmonikę, żeby zrobić coś w rodzaju takiego półfinału. I wtedy na scenie był urządzony bar taki nocny, loże za mną, tam siedzieli wszyscy aktorzy, no więc... Zula Pogorzelska, Dymsza, Daniłowski, Lawiński, Tom, cały ten najpiękniejszy komplet gwiazd qui pro quo. A ja wtedy byłem w tym barze jako taka atrakcja. Miałem przed tą publicznością, przed tymi aktorami, prawda, grać coś. Mam satysfakcję, że ja właściwie pierwszy w Warszawie grałem księżyca Tahiti. A czy do sukcesu tego teatru nie przyczyniła się również krytyka? Myślę tutaj o Tadeuszu Boju Żeleńskim. Bojowi Żeleńskiemu, również Słonimskiemu, mimo że oni byli w bardzo bliskiej zażyłości, zdarzało im się od czasu do czasu jednak wytykać qui pro quo, może jednak nie w tę stronę, ale jednak była to rzeczywiście krytyka rzeczowa i niesłychanie życzliwa. Ale trzeba powiedzieć, że nie cała krytyka była życzliwa qui pro quo, dlatego że narodowcy,
na przykład Gazeta Warszawska, teatr Kwi Pro Kwo właściwie mieszała z błotem od samego początku istnienia tej sceny do samego końca, głównie z tego powodu, że Kwi Pro Kwo było sceną, na której kultywowano szmonces. Oczywiście ci krytycy także przekazali nam część legendy tego teatru. Odnotujmy jeszcze datę ostatniej premiery, jaka odbyła się w teatrze Kwi Pro Kwo. Właśnie, skoro było tak świetnie, dlaczego się skończyło? Wszystkie ważne zjawiska mają na ogół kilka przyczyn, nigdy jedną. Mówi się, że Kwi Pro Kwo zmiótł z ziemi kryzys gospodarczy, który zaczął się w 1929 roku. I tak, i nie. Dlatego, że do końca ten teatr miał frekwencję stuprocentową. Zabrakło pieniędzy w kasie z powodu zupełnie innego. Zarobki gwiazd wywindowano na tak niebotyczny poziom, ja to nazwałem na poziom niewypłacalności kasy, że ta kasa po prostu musiała w pewnym momencie pokazać swoje dno. No proszę Państwa, jeżeli wielkie gwiazdy zarabiały sumę około 12-14 tysięcy miesięcznie, przypominam, że luksusowa limuzyna w tamtych czasach to było 12 tysięcy złotych, czyli za każdy miesiąc każda z tych gwiazd miała luksusową limuzynę. Do tego dochodziły bardzo wysokie zarobki Tuwima. Do tego dochodziły tantiemy od wykonania każdego tekstu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodziły również kartki, od których zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. To znaczy te miejscówki bezpłatne. Jeżeli przypomnimy sobie, jaka była cena biletu, to było 16 zł, to było dużo w tamtych czasach, to proszę sobie wyobrazić, jeżeli na każdy spektakl wydano 20 takich kartek, no to proszę sobie to przemnożyć przez 16. Tego teatru w ten sposób po prostu nie dało się utrzymać. W pewnym momencie pojawiły się zaległości wobec kasy chorych, wobec tamtejszych ubezpieczycieli tamtej doby. To były stale powiększające się należności z tytułu dzierżawy tej sali. W momencie, kiedy Maksymilian Luksemburg przestał być właścicielem, to urzędnicy miejscy błyskawicznie, państwowi urzędnicy błyskawicznie wyliczyli, ile Kwi Pro Kwo jest winne za wynajem tej sali. Tej sumy zresztą nigdy nie zapłacono, więc te należności zaczęły rosnąć do niebotycznego poziomu. W momencie, kiedy teatr Kwi Pro Kwo zbankrutował, pozostawił po sobie dług 770 tysięcy złotych polskich. Tytuł ostatniego programu. Panie ministrze. 29 maja 1931 rok. A czy jakieś numery kabaretowe z repertuaru Kwi Pro Kwo kuszą dzisiejszych artystów? Ja myślę, że mogłyby kusić. Mnie się ostatnio udało znaleźć, zresztą właśnie dzięki moim przyjaciołom, udało mi się dotrzeć do zupełnie nieznanych tekstów Juliana Tuwima, które odnalazły się teraz w Muzeum Teatralnym. One są z samego początku działalności Kwi Pro Kwo. Ja myślę, że gdyby dziś byli wybitni szmoncesiści, tacy choćby właśnie jak Dziewoński, to z takich perełek jak na przykład z kaszy karnawałowej, niejakiego Nikotina, czyli Juliana Tuwima z 1922 roku, czy Państwo sobie mogą wyobrazić taką perełkę, kiedy ukochany mówi do swojej ukochanej: ja bym za tobą poszedł na koniec świata, ale nowego, ale wrócimy dorożką. I wiele takich rzeczy tam po prostu jest. Wiele rzeczy prawdopodobnie jeszcze się odnajdzie, dlatego że ku naszemu zdumieniu zaczynają w tej chwili na naszych oczach, w momencie, kiedy tej epoki już nie ma, zaczynają wypływać właśnie nieznane teksty Juliana Tuwima, nieznane fotografie. Miejmy nadzieję, że ta książka, czyli Kochana Stara Buda, jest tylko jakimś tam etapem na drodze poznawania i od odgruzowania tego świata. Książka zawiera wiele zdjęć, reprodukcje, kserodokumentów. Kto sporządził szatę graficzną? Za szatę graficzną odpowiedzialny jest Roman Dziewoński, któremu chciałbym wyrazić naprawdę głęboką wdzięczność i uznanie za to, co z tą książką zrobił, zaczynając od ustawienia materiału ilustracyjnego, a już skończywszy na czymś takim jak typografia, czyli na doborze czcionki. Czcionka w elegancki, delikatny sposób nawiązuje do tego, jak drukowano książki w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Faktografia to nie wszystko, gdy wspomina się Kwi Pro Kwo. Równie ważne jest to, jaka tam panowała atmosfera, a tego możemy się dowiedzieć ze wspomnień, z opowieści. I tutaj nasz gość, pan Roman Dziewoński. Kłaniam się. Zapewne i wiele czytał wspomnień i również osobiście wysłuchiwał tych wspomnień od dawnych gwiazd. Na pewno można powiedzieć, że Kwi Pro Kwo to przede wszystkim szampańska zabawa, a z szampanem to się łączy, bo kiedyś przy fatalnej atmosferze akustycznej i wściekłości właściwie, że nie słychać,
wpadnie to na pomysł, aby postawić scenę na pustych butelkach od szampana. I to spowodowało, że była fenomenalna akustyka w sali, w której akustyki w ogóle nie było wcześniej żadnej. Ja mógłbym oczywiście udawać, że tak wszystko spłynęło na mnie nie wiadomo skąd, ale spłynęło od konkretnych ludzi. Oczywiście wspomnienia ojca, ale przede wszystkim Adolf Dymsza i trochę pani Mira Zimińska-Sygietyńska. Kiedy miałem pewnie jakieś 7, 8, 9 lat, tak się zdarzyło, że w Syrenie, w garderobie zostałem zabrany do męskiej garderoby przez Adolfa Dymszę, który powiedział, co ty będziesz tam z babami siedział, a potem Adolf Dymsza zaprosił mnie do Kwiprokwo. Proszę to dobrze zrozumieć, ja mam 8 lat, Adolf Dymsza opowiada mi, pokazując i grając, naśladując gest, ruch, mówiąc różnymi głosami, coś, o czym ja po zakończeniu tego 2 czy 3 godzinnego występu jestem przekonany, że Kwiprokwo jest za rogiem. Dla mnie było to tak oczywiste. Był taki żart, że byłem ostatnim widzem Kwiprokwo. Powiedzieli to o wiele starsi ode mnie ludzi, ponieważ... No rzeczywiście, on mnie na sekundę przeniósł w świat, którego ja nie znałem. Ja wiedziałem, że jakiś Węgier nie najlepiej mówił podobno po polsku, ale że Jaroszy to dowiedziałem się o wiele później. Ale w świat, który pana oczarował, skoro tak długo pozostał w pamięci. Tak, dlatego także, że to ma w sobie coś z czarownej bajki. Oczywiście tak nie było. Nie wszystkie panie się lubiły, garderoby były ciasne, tancerki były na jakiejś mikroskopijnej, w garderobie oczywiście przestrzeni stłoczone, różne rozgrywki, różne sytuacje, wyrywanie sobie tekstów, wszystko to było. Do dziś pozostała legenda, która w żadnej formie, podkreślam, w żadnej formie nie jest zapisana. Jest trochę nagrań, ale tak, żeby obejrzeć kawałek filmu na przykład z Kwiprokwo, jakiejś scenki, a były takie rzeczy przed wojną, drobiazgi co prawda, ale były, nic jak do tej pory nie zostało odnalezione. Czyli tej prawdziwej atmosfery możemy szukać jedynie właśnie we wspomnieniach tych, którzy tam występowali bądź oglądali. Ludwik Sempoliński, czego byłem świadkiem w garderobie, nigdy na przykład nie wystąpił w Kwiprokwo. A w pewnym momencie, kiedy siedziałem w tej garderobie, Adolf Dymsza, a był jeszcze pan Tadeusz Olsza, jeszcze kilku innych kolegów, których już nie pamiętam, zauważyłem kątem oka, że Ludwik Sempoliński stanął w drzwiach. A w tym momencie Adolf Dymsza, udając, że go nie widzi, zaczął opowiadać o właśnie tych wspaniałych, genialnych kolegach, aktorach. No ale tam Lunia Sempolińskiego z nami nie było, on tam po jakichś ogródkach się tam pętał gdzie. O, dzień dobry, Luniu! To oczywiście była złośliwość, na którą oni mogli sobie pozwolić. Ludwik Sempoliński oczywiście się uśmiechnął i nie było żadnych konsekwencji tego, ale fakt faktem, że jeden z przedwojennych gwiazdorów, Sempoliński, w Kwiprokwo nie wystąpił. Pozwoliłem sobie przynieść oryginalny fragment. Odczytam recenzji z tygodnika ilustrowanego. Rok 1930. Z teatrów dookoła Bartel, Rewija w Teatrze Kwiprokwo. Stanowcza zapowiedź Jaroszego, a polityczności teatru znalazła zaprzeczenie nie tylko w tytule, lecz zaraz na wstępie rewii. W dowcipnej grotesce w przeciągu paru minut Kwiprokwo streściło przebieg naszej polityki wewnętrznej w ostatnich latach. Działalność polityczna teatru w bieżącym sezonie pozbawiona przykrego posmaku serwilizmu znajduje poklask zarówno na lewicy, jak i na prawicy widowni. Czy państwu to czegoś nie przypomina? Ogólny poziom artystyczny rewii stawia ją w rzędzie lepszych przedstawień, na jakie dotąd zdobył się pracowity teatr. Nowe kreacje Hanki Ordonówny, w szczególności prześliczna bajka hawajska, są tak dobrze opracowane i wykonane, że stanowić mogą oś najlepszej rewii. Jeszcze koniec. Dymsza nadal produkuje się w rolach błahych, nie dając należytego popisu czarującemu Teofilowi. Specjalnie wracam do Teofila i do Adolfa Dymszy, dlatego że zdarzyło się kilku wspaniałym aktorom stworzyć kreację w Kwiprokwo. Dotyczyło to Miry Zimińskiej, czyli bardzo inteligentnej, ciętej w słowie prywatnie i na scenie osóbce, która na przykład potrafiła pod taką niewinną głupotowatością odgrywaną na scenie raptem wyskoczyć z czymś, po czym wszystkim, jak to mówiąc dzisiaj ładnie, szczęki opadały. Z kolei dla Adolfa Dymszy powstał Teofil, charakterystyczna postać i fenomenalna kreacja aktora. Kwiprokwo powtórzył eksperyment Pana Boga z Adamem
i z niczego, z prochu, z błota stworzyło tajemniczego Teofila. Wspomina Kazimierz Krukowski. Nagranie z lat 70. Jak to się stało? Nie wiadomo. Poryw natchnienia. Kiedy znakomitego rzeźbiarza Rodena zapytał pewien Amerykanin, jak tworzą swoje arcydzieła, Roden odpowiedział: bardzo zwyczajnie. Biorę kawał marmuru i odrąbuję wszystko niepotrzebne, co w nim jest. To samo zrobiliśmy z Dymszą. Zabraliśmy mu wszystko, co miał w sobie niepotrzebnego. Koszulę, zegarek, szelki. I nagle ukazał się koszmarny typ, Teofil. Pytanie o qui pro quo to jest pytanie o niebywały profesjonalizm, o kontakt z publicznością, o te 2-3 minuty piosenki, skeczu, monologu z puentą, która porwie publiczność, albo rozbudowanej czasami no, trwającej minut 15 scenki. W czym jedną z mistrzyń była na przykład Mira Zimińska? No to właśnie, wszyscy koledzy potrafili pan, o tym powiedzieć. Od niej też słyszał pan opowieści bezpośrednio o atmosferze, o tamtych czasach. Takie dwie rozmowy, w których naprawdę byłem słuchaczem, odbyły się po latach w Kwadracie. Tak się złożyło, że moja mama tuż przed wojną była, wychodząc z baletu Tacjanny Wysockiej, taką wschodzącą gwiazdką. I Mira Zimińska ją polubiła. Pamiętała ją, podobnie jak Stefania Grodzieńska. I kiedyś palcem mnie tak przywołała i zaczęła się długa rozmowa. Pani Mira bardzo rzadko kogoś chwaliła, więc było mi tym milej posłuchać tego, co mówiła o zdolnościach mamy, tak to pozwolę sobie określić. Ale zaraz potem, ponieważ dosiadło się jeszcze kilka osób, raptem znaleźliśmy się w przedwojennym, może nie tyle kabarecie, co towarzystwie męsko-damskim, bo to zawsze u pani Miry gdzieś wcześniej czy później wychodziło. Były odpowiednie opowieści o tualetach, o sposobie noszenia srebrnego lisa, o kieliszku szampana, o atmosferze, o tym, co działo się po wyjściu z kabaretu. To było rzeczywiście szampańskie życie, nie dla wszystkich być może, ale zauważyłem na pewno jedno, że po latach u pani Miry nie był to, według mnie, sentyment, tylko było to coś dla niej absolutnie oczywistego. Nie upiększała. Mówiła o krześle, na które się wpadało, bo był wąski korytarz gdzieś tam na zapleczu, zresztą mikroskopijnym zapleczu qui pro quo. A konkurencja między gwiazdami. Tak. Najwspanialsze w rozmowie z panią Mirą były te jej zawieszenia głosu. Te drobne pauzy, w których niby nic się nie dzieje. Ale taka pauza po słowie na przykład, no tak, ta koleżanka była wspaniałą gwiazdą. Ja oczywiście robię to nieudolnie, ale jej interpretacja tej pauzy mówiła wszystko o tym, co sądziła o danej koleżance. A jednocześnie opowiadała w sposób znakomity, bo co chwila pojawiały się jakieś malutkie pasaże, fragment piosenki, fragment monologu i można było się na sekundę przenieść w tamten czas. Czy w tym kabarecie artystom dawano kwiaty? O, nie tylko kwiaty. Perły, jeżeli dobrze pamiętam, raz zdarzyła się kolia brylantowa. Oczywiście, że kwiaty, tylko troszeczkę trudno było się przedrzeć przez barierę rampy, więc to się raczej odbywało na zapleczu. Tam każdy chciał się pokazać, tam przychodzi no, chociażby sama adoracja hrabiego Tyszkiewicza wobec Hanki Ordonówny początkowo gdzieś tak, no powiedziałbym, zakulisowo to się odbywało, ale potem już wszyscy się z tym nie kryli. Było tam wiele wspaniałych innych pań. Dziś niestety już zapomnianych. One troszkę odpłynęły, tak jak całe qui pro quo, to jest takie w takiej miękkiej pierzynce wspomnień już zanurzone. Więc będę powracał do tego, niech już takie pozostanie, że był kiedyś taki legendarny, wspaniały kabaret mieszczący się w piwnicy, który był najwspanialszy. I wspanialszy. I wspanialszy.